No, Hugo odkrył wodospad i za tym wodospadem jest przejście do tajemniczej jaskini. I właśnie tutaj lecimy dalej z koksem. Co, myśleliście, że zakończę odcinek? No nie, no co wy. Jak grę przechodzimy do końca, to przechodzimy do końca, na jednym posiedzeniu. To nie jest jakby długa produkcja, gdzie tutaj bym musiał dzielić to na sesje, jak na przykład Jak 2, czy inne tego typu gry. To jest gra, którą da się przejść na jednym posiedzeniu i ja udowodnię, że da się przejść to na jednym posiedzeniu. Jedyne, na co tutaj proponuję uważać, to jednak są to rybki. Bo rybki mogą być, że tak powiem, skubane. I na duszki. I nietoperze. I wszystko naraz, co tutaj jest. I na spadających Krzysztofów Gonciarzu. Bo wiecie, hehe, zapytaj beczkę. Stary mem, który martwy jest. No, tak więc elo. No i właśnie ja teraz jestem martwy przez martwy mem. Tak więc no. To mnie w ogóle zastanawia, co to jest. To jest jakaś kukurydza chyba w świecie Hugo, albo jakieś takie kukurydze w czekoladzie. Nie wiem. Wiem, że w jednej z gier na PS1 można przechodzić przez poziom, gdzie jest taki słoik, coś a la Nutella z tym właśnie kukurydzą, czy nie wiem, co to w ogóle jest. Wiecie, co jest najlepsze? Że ja te beczki już praktycznie słyszałem jeszcze wcześniej, zanim doszedłem w ogóle do tego to miejsca, więc no. I tak oto ducha strollowałem, hehe, ale zostałeś strollowany, frajerze. O, to jest epickie w ogóle. To, co tutaj jest, to jest dopiero epickie. W sensie, nawet graficznie muszę przyznać. Dobra, już jestem. Musiałem niestety zrobić takie małe cięcie, dlatego że. No, telefon, kurde, dzwonią do mnie. Przeszkadzają. Ale nie tym razem, bo tym razem biorę eliksir i idę stąd sobie. Mam nadzieję, że tutaj checkpoint jakiś będzie, czy coś. Przydałoby się! Kurde, mam mało HP! I mam jeszcze z tym duchem się naparzać, no chyba was coś boli. Dobra, ominąłem go. Świetnie. Dawajcie mi checkpoint i żyćko najlepiej. No nie! Dawaj, 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 dawaj. Patrzcie, jak porobiony został, frajer jeden. Dobrze mu tak. Tam jest checkpoint, widzę to. Ale czy ja tam dojdę? Kurde, gówniana macka tu jest. Dobra. Jest. Mamy to. Mamy to. Dobra, teraz jak zginę, to tam już pal licho. Chociaż nie chciałbym zginąć, to jednak. Już mnie to nie obchodzi, bo mam checkpoint, więc no. Tutaj rybka. Pirania zabójcza. Uwaga! Wykrakałem, moi drodzy, wykrakałem. I to był mój błąd. Mamy już godzinę i 10 minut na nagraniu. Świetna z tego sesja wyjdzie. Czyli prawdopodobnie wyjdzie, tak z 3-4 odcinki wyjdą z tego. Jak nie więcej. Nie, raczej tak myślę, że max 5. Znowu będzie 5 odcinków, ale trudno. Tutaj kolejny checkpoint. Zauważyłem taką dziwną zależność, jeżeli chodzi o tę gierkę. Otóż, kiedy raz się pojawi checkpoint, to już później spam tymi checkpointami. I to jest nawet spoko w sumie. Dobrze, ogarnięte, dobrze. Mamy 16 życie. Miałbym teraz 17, gdyby nie fakt, że zginąłem, ale dobra. Ważne, że mamy dużo żyć. Żyćka nam się przydadzą. Nadrobi się to. Nadrobi się to, dlatego że, proszę bardzo, żyćko się tam odnawia. To jest dowód na to. Chociaż wy już i tak mogliście to zobaczyć już wcześniej o wiele, że żyćka się tutaj odnawiają, więc no. Więc tyle. I uwaga na armatę! Jest zabójcza. Okej.
Prawie całe HP, to jest dobry znak. Znaczy zależy w sumie, bo może tutaj być teraz sekcja, która mnie powali na łopaty. Ja wolę z tymi duchami nie walczyć, bo to jest jak walka z wiatrakami. Ja mogę im zadać multum HP, a oni i tak nic nie oberwą. I to jest straszne. I znowu, kurde, spadające beczki, kurde. Ale beczka, hehe. Śmiechu. O, koniec poziomu. Kamera się zatrzymuje. To zwiastuje koniec poziomu, moi drodzy. Dokładnie tak. Dokładnie to. Tak więc trafiliśmy do więzienia teraz. Okej. Wyszliśmy z więzienia i teraz naszym zadaniem jest po prostu wydostanie się z tego więzienia. Za dużo słowo więzienia w jednym zdaniu. Tak więc elo. Lecimy dalej. Więzienie to jest poziom, który, szczerze wam powiem, sprawił mi niemały problem. Ponieważ za dzieciaka miałem problemy chociażby z tym, co tutaj się odwala od Janie Pawła. Przede wszystkim nienawidziłem tych toporków. To jest raz. Dwa. Nie lubiłem bardzo tych zgniatających ścian, które tutaj występują. 3. Jest jedna sekcja, która jest mega irytująca w tym poziomie. Ja wam powiem, kiedy jest ta sekcja. Ale będziemy musieli do niej dojść. Koniec końców, poziom z perspektywy czasu wydaje mi się, że jest prosty. Bardzo prosty. Zresztą ta gierka jest ogólnie prosta. Tylko wiadomo, jak się jest dzieckiem, to no ciężko jest tutaj dostrzec tą prostotę, ale jak się dorasta, to i gra się powiedzmy w takie już gorsze produkcje, w sensie gorsze pod względem poziomem trudności, to już się wie, że taki Hugo to jest, że tak powiem, no, bardzo łatwiutka gierka. Tego ziomka sobie ominiemy, nie mam zamiaru z nim walczyć, szkoda mojego cennego czasu oraz ogona bożego. To była głupota.
I za tą głupotę wczytuję sobie. Dlatego, że... nie to chciałem zrobić. Omijamy sobie znowu tego typa. I teraz znowu to. To, ta sekcja. No dawaj. No. Myk. Myk. I myk. Dobrze. No widzicie, po prostu trzeba odpowiednio tutaj... Kurde, gówniana czaszka. Trzeba tutaj po prostu odpowiednio zsynchronizować. Tak samo jak tutaj. Na przykład skoczyć teraz. I na przykład teraz. Coś tu mamy? Lepiej tutaj zaglądać, bo czasami może być życie ukryte. W takich, powiedzmy, mini celach. O, tutaj mamy coś takiego. Patrzcie, jak odratowałem to. Patrzcie, jak to odratowałem. Dobrze. Znowu słyszę tego ziomka ze zbroją. Ta, stoi tu. Frajer. My go sobie perfekcyjnie ominęliśmy. Tam tylko diamenty są. Kurde! Aj! I znowu to samo. Teraz jestem przygotowany do takiego stopnia, że już nikt do mnie nie zadzwoni, bo mam odpalone ten, wibracje. I telefon położony na łóżku. Jest checkpoint! Jest! Teraz mogę ginąć do woli, dlatego że kiedy wcześniej ginąłem, to już... No kończyło to się dla mnie między innymi tak, że musiałem cały level powtarzać. A tak to mamy, że tak powiem, checkpoint. I to jest dobre. 16 żyć. Myślę, że z takim wynikiem możemy śmiało kończyć grę. Chyba, że okaże się, że zdobędę o wiele więcej. Bo może są tutaj jeszcze gdzieś żyćka poukrywane. Mam taką serdeczną nadzieję. Mam wrażenie, że wielkimi krokami zbliżamy się końca tego poziomu. Niestety nie pamiętam dokładnie, gdzie jest ta końcówka, ale wydaje mi się, że już to więzienie aż takie długie nie będzie, że tutaj tam parę schodków jeszcze do góry, parę diamencików do zebrania i tyle w zasadzie z tego więzienia. Nie będę nawet kusił się o zebranie tych diamentów. 17 życie. To jest coś, co jest dla mnie teraz priorytetem. Znowu chyba kolejny typ tam stoi ze zbroją. A nie, to te. To te topory, czy tam siekiery. Siekiera motyka. Hehehe. I to jest właśnie powód, z którym... Znaczy, to jest powód. To jest między innymi jakby... potwierdzenie tego, że z tym poziomem mieliśmy problem za dzieciaka, jeżeli chodzi o mnie i u kuzynów. Po prostu nie ogarnialiśmy mechaniki tej gry. No bo nie powiem, ta gra ma ciężkie dosyć sterowanie i czasami ma się wrażenie, że Hugo ma nawet input laga, jak skacze. Że w sensie, że przykładowo wciśniesz X, to reaguje Hugo z jakimś takim dziwnym opóźnieniem. Czasami ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie. I koniec poziomu! Bo można zobaczyć chociażby po tym, że jest tutaj strażnik, co śpi i mamy na wprost ostatni sandstone. I zamkniętą kratę swoją drogą. Dokładnie tak. Let's go! Czas zebrać ostatni sandstone.
Moi drodzy, to jest ostatni poziom. To jest ostatni poziom w grze. Tutaj nic więcej nie ma. I poziom ten polega na tym, że będziemy w takiej scenerii uciekali przed tornadem. Swoją drogą, jak widzicie, ostatni sandstone jest koloru zielonego. Tak więc taka ciekawostka mała. Musiałem zrobić na chwilę zadwu, co widzieliście na kamerce, dlatego że Jehowi do mnie zadzwonili. No, dosłownie, nie? I ja takie... What the fuck, kurde, halo. Ja nie chcę tutaj rozmawiać na żadne takie tematy. Dosłownie jak koleś mi powiedział, że się nazywa... jak koleś mi powiedział, że się nazywa pan Arek, to już od razu miałem takie... Jesus! Nie! Po prostu nie! A jeżeli chodzi o ten poziom, to... Powiem szczerze, łatwizna, dosłownie. Ten poziom to jest... Bardzo łatwiutki. Bardzo, 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 bardzo łatwiutki. Jedyne na co tutaj uwaga, to radzę uważać na błoto, które cię może spowolnić. Kurde, minąłem tam kryształek. Najgorzej! Tornado mnie, kurde, goni, a ja tu checkpointa nadal nie mam. Checkpoint by się przydał. Chyba, że zebrałem już. Kurde, widzicie, ja mam taką zaawansowaną sklerozę, że nie pamiętam, co robiłem przed chwilą, kurde. Może checkpoint tu będzie. Albo żyćko. O, to by było też dobre. Jakbym miał takie serduszko zdrowe teraz. Ale nie pogardzę również eliksirem z bagien. 18 życie. Kurde, naprawdę ja rekordy tutaj bijam w tej serii. Ja dosłownie biję rekordy w tej serii. Dobra, to było... głupie. Ej, ale to tornado pomogło mi ten... dostać się dalej. Woo! Dobra, perfekcyjnie ominięte. Najlepiej. Nie no, sceneria mi się tutaj bardzo podoba. Szkoda, że tu naprawdę nie ma muzyki, tylko muzyka nam towarzyszy w cutscenkach, co prawda, ale... No szkoda, bo jednak uważam, że ta gra miałaby nawet chyba spoko soundtrack. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ten deszcz tutaj padający. Coś pięknego po prostu. Coś pięknego. Kwintesencja piękności. Proszę państwa. Nawet w sumie mogę powoli wystawiać ocenę tej gierki, dlatego że będzie ostatnia cutscenka i później będzie wywalenie do title screenu. Na moc tych sandstone'ów, że tak powiem, z piekła ten wulkan, jak zresztą możecie zobaczyć. Lej go po mordzie, lej go po mordzie, lej! A co ci tam?
Karma wraca, droga Stylo. Karma wraca. I w taki oto sposób Hugo odleciał sobie tornadem od Tailsa. Coś pięknego. Coś pięknego. I w taki oto sposób zakończyliśmy gierkę, moi drodzy. Jedyne, co bym mógł teraz włączyć, to są napisy. Czekajcie. O, dokładnie. Tutaj mamy sobie autorów. A ja wystawię ocenę tej gierki. Tak więc, dobra. Reasumując i podsumowując. Hugo 3 to jest bardzo świetna platformówka, z bardzo fajnym klimacikiem, z dosyć bardzo przeciętną fabułą, ale jest warta do ogrania moim zdaniem. Uwierzcie mi, nawet jeżeli nie lubicie Hugo, to ograjcie dla takiej ciekawości własnej, bo naprawdę gierka moim zdaniem jest mua. Ja jak to, ja zwykle daję ocenę 9 na 10 lub 8,5 na 10 tej gierce. Niestety ta... Te pozostałe punkty odejmuję dlatego, że nie ma soundtracku, bo jednak soundtrack w grach wideo moim zdaniem jest dosyć ważny i on też trochę buduje klimat, jak i napięcie. Przykład? Chociażby takie Uncharted, The Last of Us, wiele różnych gier, które budują, że tak powiem, fajny klimat. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle z Hugo Trójki. Mam nadzieję, że ten let's play wam się podobał i w sposób ciekawy był prowadzony oraz informatywny. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. I zachęcam do wbicia do moich socjali, linki pozostawiam w opisie. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach, jak i let's playach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć i pa pa!